Do tych krajów warto uciekać w czasie pandemii. No właśnie, szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, który powiedział, które kraje będą bezpieczne, jeśli chodzi o pandemię, a także czas po pandemii. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu cię przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w ona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Weźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarejkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą tego, w których krajach będzie bezpiecznie, jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią po pandemii. Zresztą Jasnowidz Jackowski prorokuje, że cała ta sytuacja potrwa 3,5 roku na świecie, że dojdzie do wybuchu konfliktu globalnego, do wybuchu wojny. No i wielokrotnie padało pytanie tak ze strony widzów: czy Belgii jest bezpiecznie, czy Wielkiej Brytanii jest bezpiecznie, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy wracać do Polski? Czy zostać? Od razu chcę powiedzieć: no, to jest bardzo poważna decyzja, tak? No, bo ludzie mają tam rodziny, pracę, często nawet mają kredyty na mieszkanie, i tak dalej. Nie można też takiej podejmować decyzji pod wpływem jasnowidzenia ani też pod wpływem tego, co ja powiem. To jest oczywiście tylko sugestia. Natomiast na końcu każdy musi podjąć decyzję sam, zrobić sobie rachunek, tak? Z plusów, minusów, może nie sumienia, ale plusy i minusy, czy jest sens na przykład wracać do Polski, bo czasami rzeczywiście jest. Sens wrócić do Polski, nic nikogo nie trzyma za granicą, nie ma dobrej koniunktury perspektyw, a czasami ktoś rzeczywiście jest krótko, na przykład, za granicą, niedawno wyjechał, a zdecydowanie ta sytuacja no, będzie tam tylko lepsza. No więc tutaj mówię w ten sposób, że te kraje będą bezpieczne jak Bułgaria, Rumunia, kraje skandynawskie, a także United Kingdom. A więc Wielka Brytania, te kraje właśnie mają tutaj być bezpieczne, jeśli chodzi o tą sytuację, całą związaną praktycznie z pandemią i. Tutaj też można zobaczyć taką sytuację, bo na przykład w krajach skandynawskich w, w czasie pandemii tam stwierdzono, że po prostu zdecydowanie mniejszą liczbę, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych. Nie, nie wszędzie, bo na przykład Szwecja no, poszła takim, ta, taką drogą, że oni po prostu nic nie robili, jeśli chodzi o pandemię. Potem praktycznie ta pandemia ich zaskoczyła i sam tam król przyznał, że to była zła decyzja. Oni mówili, że nie będą robić żadnych nadzwyczajnych praktycznie kroków. Potem przyszła ta fala koronawirusa i sobie nie poradzili z tym. Natomiast no, w Norwegii, na przykład, były teraz takie statystyki, gdzie w Norwegii praktycznie, jeśli chodzi o pandemię, też występuje, ale w każdym z tych krajów, ale no, nie ma aż tylu przypadków, jak to ma miejsce w innych krajach. No i bo pytanie ze strony właśnie widzów, tak, w których krajach może być bezpiecznie, w których krajach można się czuć bezpiecznie, bo ja sam więc w ten sposób na przykład, że tutaj, jeżeli wszystko zacznie się po pandemii, to w Polsce będzie gorzej właśnie niż w tych pozostałych krajach, czyli na przykład Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, w Rumunii, czy też w Bułgarii. Zresztą, tą przepowiednie wizję dotyczącą Bułgarii i Rumunii już przedstawiałem kilka lat temu, że tam po prostu Polacy powinni uciekać, że tam będzie bezpiecznie. To była bodajże wizja przepowiednia z 2018 roku, jeszcze chyba przed COVID-em. I rzeczywiście tutaj ta sytuacja miałaby właśnie w ten sposób wyglądać: czyli kraje skanawskie Bułgaria, Wielka Brytania, a także Rumunia to miały być kraje bezpieczne. Bo też było takie pytanie, na przykład jeśli chodzi o jedna, jedna z widzek, jedna z kobiet zadała pytanie, czy wracać na przykład ze Stanów Zjednoczonych do Polski. No i jest powiedział w ten sposób, że jak zacznie się to wszystko na świecie, to w Stanach Zjednoczonych będzie bardziej bezpiecznie niż w Polsce. Więc tak to właśnie powiedział Jasnowiec Jackowski. No oczywiście, Bułgaria, Rumunia to dosyć dla nas takie abstrakcyjne kierunki, nie znamy języka, pewnie większości, żeby tam mieszkać, bo Wielka Brytania to jeszcze język angielski, natomiast tutaj Bułgaria, Rumunia, no ciężko byłoby żyć, funkcjonować pewnie, trzeba byłoby się nauczyć języka, daleko bardzo od Polski, e, bardziej na no, Bułgaria czy Rumunia kojarzy się z wakacjami, tak, e, złoty piasek i tak dalej, Bułgaria czy często na wakacje ludzie jeżdżą, natomiast kraje, kraje skandynawskie, tam też miałby właśnie być. Bezpieczniej, jeśli chodzi o tą sytuację, która będzie mieć miejsce na świecie. Chyba tam nawet Norwegia to nawet nie jest w Unii Europejskiej, więc teoretycznie w Norwegii powinno być najbezpieczniej. Takie jest moje, tak naprawdę, myślenie, ale no, czy rzeczywiście, no to zobaczymy, tak? Bo Szwecja mogła być zagrożona. Były takie zakusy już wcześniej w historii, były pewne obawy, na przykład, że Rosja mogłaby podbić Szwecję, a Norwegia mogłaby takim właśnie bezpiecznym krajem. No, ale to jest oczywiście takie ad hoc, tak? No, po prostu trzeba by to rzeczywiście przeanalizować. Natomiast tak, to właśnie wygląda, przecież bardzo dużo Polaków mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, wcale nie wróciło do Polski, pomimo tego, że tutaj sytuacja cała się zmieniła w Polscej zarobki są większe i też programy 500 plus i tak dalej. To mimo wszystko nie przekonało Polaków do tego, żeby wrócić z Wielkiej Brytanii do Polski. Oczywiście część wróciła. Natomiast no i tak bardzo dużo praktycznie tych Polaków zostało w Wielkiej Brytanii. E, dużo się że tam pozmieniało, jeśli chodzi o kwestię na przykład wyjazdu, są te punkty, tak, e, jeśli chodzi o możliwość pobytu Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Natomiast no, tak wygląda tutaj sytuacja. Sytuacja faktycznie, jeśli chodzi o pandemię, no to sytuacja nie tylko jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, ale to też kwestia, czy to państwo zaangażuje się w konflikt międzynarodowy, gdyby doszło do wybuchu wojny na świecie. To sytuacja też ekonomiczna, jak te państwa sobie poradzą, jeśli chodzi o koronawirusa. Ekonomicznie, gospodarkę, jeśli chodzi o pracę, miejsca pracy, tak czy ludzie nie będą po prostu tracić prac, pracę, czy nie będą cięcia radykalne, jeśli chodzi o cięcia na przykład socjalne, pensje, emerytury, brak waloryzacji emerytur, rent, e, cięcia jeśli chodzi o sferę budżetową. Wiemy też, że kraje skandynawskie to są kraje bardzo mocno opiekuńcze, aczkolwiek tutaj warto wspomnieć o tym, takich kilka kamyczków do ogródka że wszyscy tak naprawdę podniecają się tym, że kraje skandynawskie są takie opiekuńcze, że tak dbają i tak dalej, ale oni też pobierają potężne podatki, tam chyba 50 czy 60% pensji to są podatki, czy koszty w ogóle, tak po prostu, na jak zwał tak zwał, więc bardzo duże podatki, więc mogą być państwem opiekuńczym, skoro kosmiczne praktycznie jest obciążenie. Chociaż ja muszę powiedzieć w ten, w ten sposób, gdybyśmy na przykład w Polsce wprowadzili podatki na poziomie 50-60%, co jest oczywiście abstrakcyjne, to jest niemożliwe, ludzie by wyszli na ulicę, bo by płonęły tam urzędy, tak, yy, yy, sejm i tak dalej, gdyby to chcieli wprowadzić w polityce, ale nawet gdyby te podatki były na poziomie 50%, to wydaje mi się, że nie byłoby tak państwo polskie opiekuńcze, jak na przykład państwa skandynawskie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o te kraje e, skandynawskie, nawet jeżeli tutaj jest pandemia, czy na przykład byłyby te cięcia społeczne, jeśli chodzi o pensje, czy na przykład jakieś cięcia, projekty społeczne tak związane z koronawirusem, że trzeba zacisnąć pasa, no to one nie będą tak dokuczliwe, tak na przykład w przypadku innych państw. E tylko pytanie jest też takie, bo na przykład Niemcy mają mocniejszą gospodarkę, te, takie państwa właśnie jak Niemcy są w stanie bardziej przeżyć koronawirus czy skutki ekonomiczne koronawirusa, a takie państwa jak kraje skandynawskie mogą to gorzej odczuć ekonomicznie. No więc tak tutaj wygląda sytuacja i też jeśli chodzi o kwestie Wielkiej Brytanii, a więc ewentualny powrót tutaj Polaków do Polski, też trzeba to po, też rozpatrywać na wielu płaszczyznach, tak, no sam powrót do y, kraju, no, na przykład to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, czy to od razu spowodowało, że wszyscy wrócili do Polski. No nie. E, to wszystko zależy też od każdego z y, człowieka, tak, gdzie mieszka, jaką ma pracę, czy ma rodzinę, jaką ma przyszłość, e, jakie perspektywy, tak. Ktoś może być lekarzem w Wielkiej Brytanii, a jest bardziej zadowolony, niż by był lekarzem w Polsce, pomimo tego, że w Polsce i tak by miał dobre zarobki, bo na przykład podoba mu się cała otoczka, że jeśli chodzi o życie, funkcjonowanie i tak dalej. Także jest tutaj wiele czynników, jest tu praktycznie wiele tutaj czynników, jeśli chodzi o przyszłość, tak? I wydaje się, że też te politycznie te państwa bardziej są rozwinięte, u nas się dalej będą po prostu politycy kłócić, przepychanki i tak dalej, jednak te państwa będą ciągnąć ten wózek do przodu, jeśli chodzi o poszczególne te państwa, będą dalszy rozwój tych, 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 społeczeństw, tak, rzeczywiście działać na rzecz społeczeństwa, tego, żeby ludziom się żyło lepiej, natomiast, no, u nas sposób zawsze przepychanki polityczne i tak dalej i to jest duży problem, tak, to jest, będzie duży problem, że niektóre rzeczy, które mogą być kor konkretne, korzystne dla społeczeństwa, one nie przejdą, bo, no, musiałby na przykład mieć większość semię. Czy teraz, czy w przyszłości, ale opozycja na to się zgodzi, bo opozycja praktycznie w ciemno wszystko od razu wetuje. No więc tutaj to jest właśnie problem, tak to jest właśnie te, ten problem. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest, że startuje dwóch kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych i potem zostaje prezydentem tutaj, tak, jeden kandydat, a ten drugi, który startował, zostaje wiceprezydentem. No wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce, żeby na przykład Andrzej Duda był prezydentem Polski. A wiceprezydentem e, tutaj na przykład, tak Rafał Czaskowski, tak, wiceprezydentem Polski, żeby był współpracował z nim. No to jest raczej mało prawdopodobne, nie mówię, czy to jest wina czaskowskiego, czy to jest wina Dudy, tylko po prostu w ogóle jaki około system polityczny. Natomiast oni korzystają właśnie z tego doświadczenia, z doświadczenia politycznego, walka polityczna to jest jakby inna sprawa, też to jest to po prostu rywalizacja polityczna, tak, rywalizacja sportowa. Ale też ona nie jest zawłaszczeniem, tak? Przestrzeni publicznej, ideologicznej, myślenia, zawłaszczeniem mediów i tak dalej. To jest duża różnica za granicą ma w Polsce. No właśnie, to wszystko dzisiaj. No i tak, tej oczywiście my cieszymy się, że mieszkamy, kochamy Polskę, cieszymy się z tego, że mieszkamy w Polsce, ale dużo mogłoby się zmienić na no, lepsze, tak? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie macie cześć!